Szlachetna paczka to akcja realizowana w ramach programu, w nawias której wpisuje się pomoc dzieciom z problemami w szkole, często pochodzącymi z biednych rodzin. W ubiegłą niedzielę w sali teatralnej w kościele Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Skawie odbył się charytatywny koncert na rzecz akcji Szlachetna paczka. Dzisiejszy koncert charytatywny jest kontynuacją zeszłorocznego spotkania, tym razem pod hasłem Szlachetna paczka, skierowanej do naszej lokalnej społeczności. Jednocześnie jest to okazja, podczas której jest możliwość zaprezentowania naszych lokalnych talentów, gdzie nasi mali i duzi mieszkańcy mogą zaprezentować swoje talenty muzyczne oraz taneczne. Hasłem tegorocznego koncertu są słowa: w każdym z nas tkwi moc czynienia dobra. Możliwość spotkania w Skawie połączona z możliwością czynienia dobra wobec drugiego człowieka to piękna inicjatywa. Dowodem jest to, że taka ilość osób jest w niedzielę, może się spotkać, przyjść, zjeść coś słodkiego i być po prostu z nami. Darczyńcą w projekcie Szlachetnej Paczki może zostać każda zainteresowana osoba. W czasie trwania koncertu był przewidziany kiermasz, podczas którego można było zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne. Troszeczkę pozytywnej energii, tak, to zawsze się udaje. No, mamy nadzieję, że się dzisiaj też udało po prostu zaszczepić troszkę uśmiechu, troszkę radości. No myślę, że z całego serca oddaliśmy to, co możemy, to znaczy śpiew, humor, jak w kabarecie, wesołość. I myślę, że pomimo tego dnia adwentowej niedzieli, ale myślę, że wszystko odbyło się na normalnym poziomie. Akcja Szlachetna Paczka, walcząc o zmianę w życiu dzieci, uczy je zaradności i pokazuje, jak pokonywać dotychczasowe porażki.